I dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny laser już, jak widzicie, na stole. Dzisiaj bez pomocnika, Szymon na wycieczce, a ja ruszam w takim razie z unboxingiem i zaraz zobaczycie, co to za sprzęt. Cały czas podnosimy poprzeczkę, oczywiście, czyli coraz lepsze maszyny do nas docierają. Bardzo się z tego cieszę, bo również producenci wszelakich sprzętów doceniają nasze filmy. Mam nadzieję, że Wy również. Mamy blachę stalową. To się przyda, ponieważ nie chcemy palić stołu. Czekajcie. Pokażę Wam. Tu zjarane. Z tymi maszynami trzeba uważać. Naprawdę, słuchajcie, to tutaj naprawdę nie ma żartów, bo coraz większe moce, coraz większe szybkości i czasami nam się wydaje, że gdzieś tam jeszcze damy radę gdzieś tam zasłonić, a tu nagle ta wiązka po prostu oczywiście nam to przepala i mamy pozamiatane. Tak jest. Taka instrukcja. Normalna księga. W wielu językach jest angielski, więc sobie poradzę. Dobrze, mamy instrukcję jeszcze do podłączenia Air Assist i kompresora. I jeszcze mamy nawet Laser Engraver App instrukcję, czyli tutaj mam jeszcze osobną instrukcję do aplikacji. To też się przyda. Dobra, mamy tutaj profile. Ja tutaj tylko patrzę od razu, czy się pokaże nam dokładna nazwa, ale też szukam jeszcze. O właśnie, kolejnego potworka. Potęga, słuchajcie. Coraz większe. 33 do 36 watów. Tak wygląda głowica sześciodiodowa. No i to jest naprawdę olbrzymi sprzęt. Dobrze, więc tutaj będzie podniesiona poprzeczka, jeśli chodzi o moc. A mocy nigdy nie za dużo, nie? Co dalej? Oczywiście kabelki. AtomStack również nas przyzwyczaja do tego, że mamy ten, w tych wyższych modelach przynajmniej, mamy ten zewnętrzny komputerek. Mamy też ładny kompresor. On jest też na takich gumowanych nóżkach, żeby nam się to nie trzęsło na stole. Mamy oczywiście okulary, o tym też nie zapominajcie. Bo nawet wiązka odbita tutaj szkodzi naszemu wzrokowi. Dalej, zasilacz. A jeszcze jestem ciekaw, zobaczymy, jakiej mocy tym razem będzie zasilacz, bo tutaj mamy tak, 24 V na 6 A, 144 W. Muszą podnosić te zasilacze, no bo mechanika to jedno, a głowica i jeszcze kompresor to drugie. Dobra, mamy bramę. I tutaj brama, jeden silnik u góry, który przesuwa nam prawo-lewo, czyli oś X. I brama, znaczy i tutaj silnik drugi dla osi Y. I pierwsze co muszę tutaj od razu przyznać, że coraz cięższe, słuchajcie, te rzeczy są. Coraz większa sztywność jest uzyskiwana. Tutaj mamy blachę stalową, ale ten profil wydaje mi się, że też jest taki pancerny trochę. Dobra. No serio, to już waży tak ze 2-3 kg, więc no może przesadziłem, ale tak z kilogram, półtorej na pewno. Dobrze, mamy tutaj jeszcze kilka materiałów testowych i kolejne dwa profile i czekałem na nazwę, czy gdzieś będzie wygrawerowana. Jest AtomStack Maker S30 Pro. I ostatnią rzeczą będzie sam komputerek, czy też płytka
ze sterowaniem, płytka tutaj pod głowicę. Wszystko. Jeszcze tutaj elementy do montażu bramy. Czy też może, nie, sorry, to są nóżki. Ale powciskane. Dobra, to są nóżki. I to będzie wszystko. Nie. To co mówiłem, że Atomos tak przyzwyczaja nas do tego urządzenia. Czyli sterowany, znaczy to jest panel tak naprawdę dotykowy do sterowania. I tym razem to już będzie wszystko. Dobra. Konstrukcja mi znana, bo Atomstaków miałem już, myślę, że nawet, nie wiem, z 5 różnych modeli. Ten wyróżnia się, myślę, że tym. I nie wiem też, czy kompresor nie jest jakiś większy, ale się może mylę. W każdym razie to na pewno jest dla mnie nowum, czyli 6-LEDowa głowica, 33 do 36 W, więc to jest naprawdę potęga. Dobra, teraz muzyczka i tradycyjnie do pierwszego uruchomienia postaram się Wam tutaj pokazać to wszystko, a później trochę testów dla mnie, nie będę Was tym zanudzał, a później już oczywiście podsumowanie. Ruszamy. Moi drodzy, laser odpalony i zanim zacznę Wam opowiadać, w takim razie pierwsze testowe cięcie i grawerowanie. Zobaczymy, co tutaj nam się uda zrobić. Jest odwrócone to, więc tutaj mi ta wiązka nie będzie przeszkadzać. Mogę to puszczać, czyli sobie grawerujemy. A, trzeba zaznaczyć, co ma robić. Zaznaczamy i lecimy. No i działa. No i działa. Przy grawerowaniu nie trzeba nadmuchu. Za chwilkę sobie ten nadmuch włączymy. Pierwsze co, jak zacząłem to skręcać, słuchajcie, to mówię, biorąc te właśnie profile do ręki, mówię, że coś to takie toporne, powiedzmy, no ciężkie, ewidentnie coś to za ciężkie. I bingo, słuchajcie,
te wszystkie profile, one są stalowe albo z jakiegoś bardzo ciężkiego stopu, ponieważ no, porównując do wszystkich mi znanych takich maszyn, biorąc te nawet najdłuższe profile, generalnie to są lekkie aluminiowe rzeczy, a tutaj jak to się po prostu postuka, czy jak to się wszystko razem postawi, to naprawdę to wszystko waży. Więc to da stabilność tej konstrukcji, no i będzie można szybciej zasuwać. Dobra, tutaj już kończy to i zaraz sobie włączymy nadmuch przy cięciu. No dobra, na maksa i niech sobie przetnie. Więc stalowa albo metalowa konstrukcja. Pierwsza zaleta. Druga zaleta to naprawdę tutaj nie miałem absolutnie żadnego problemu z samą budową tej maszyny. Dwie duże śruby i macie skręcone. Później jest montaż nóg, też banalnie prosty. I te wtyczki, które tutaj są, również absolutnie nie ma się absolutnie możliwości pomylić człowiek. Więc skręcacie to, myślę, że 10-15 minut to jest max. Super łatwa budowa. Dobra. Wycięte. Wyłączę, żeby tutaj nam nie szumiało. OK. Zrobione jak należy. Grawer plus cięcie. Ale to wszystko Wam pokażę w kolejnym odcinku, na który Was już zapraszam. Czyli omówimy sobie tutaj pracę. Jestem naprawdę niezwykle ciekawy mocy głowicy sześciodiodowej. Więc oczywiście wykonam te wszystkie testy porównawcze. Zrobię też może nowy taki wzór testowy dla głowic 4 czy 6 czy więcej diodowych, bo widzę, że już po prostu te poprzednie, one są po prostu z... Te wartości, które tam były zadane, były zbyt niskie, przez co laser bardziej tam dymił, kopcił i tak dalej. Po prostu to było przystosowane do głowic jedno-dwudiodowych. Teraz trzeba już nastawić się na większe prędkości, nie? Dziękuję w takim razie Wam za uwagę. To zdecydowanie od razu mogę Wam polecić, bo jest tutaj wszystko, nie? I mówię, to co wyróżnia również Atomstaka, że mając ten komputerek, nie potrzebujecie później komputera. Więc mając nawet kilka takich laserów, no... Nie myślicie o tym, że będzie przy każdym komputerze laptop stał, tylko przerzucacie po Wi-Fi, bo tutaj również jest sieć bezprzewodowa, albo przerzucacie G-Code na kartę microSD, który jest tutaj, później posługujecie się tym panelem dotykowym, puszczacie zadanie, tyle w temacie. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Postaram się za kilka dni maksymalnie puścić testy, które uda nam się wykonać na tej maszynie. Na razie, cześć.